Witajcie, z tej strony Aleksa i zapraszam Was do obejrzenia już vlogu numer 7. Tak, to jest vlog numer 7, jesteście już ze mną cały tydzień. Wow! Ja jestem już po jednych zajęciach, które miałam rano na studiach, jak zwykle z łóżka i online. Teraz bierzemy się za kalendarze adwentowe, a następnie jedziemy do Dilki zrobić jej dzień spa i krótką lążę, bo wiecie, po zawodach zawsze ma taki luźny dzień, zawsze ją tylko na chwilę na lążę biorę. A tak to mam masażyk, wciereczki, smakołyczki, normalnie taki pełny relaks. A gdy wrócimy ze stajni, bierzemy się za pierniczki. Tak, w końcu będziemy robić te pyszne, świąteczne pierniczki, moje ulubione. Ogólnie miałam kupić dzisiaj choinkę i miałam zacząć sprzątać i ozdabiać pokój, jednak no dzisiaj nie mam na to czasu, ponieważ mam jeszcze studia, potem mam jeszcze te zajęcia, no do tego konia trzeba jechać, jeszcze mam pracę, no i te pierniki, więc dzisiaj sprzątanie pokoju i ozdabianie nie wyjdzie, ale za to jutro mam zupełnie luźny, wolny dzień, także jutro na pewno już bierzemy się za ozdabianie mojego pokoju. No a teraz, no co, zaczynamy vlog 7! Tego dziennika, który był wczoraj w kalendarzu, to bardzo dużo osób napisało, żeby go chciało. Także, aby było sprawiedliwie, po prostu pomyślałam, że zrobię na niego fajny konkurs. I ten konkurs ogłoszę na Instagramie. Tutaj macie mojego Instagramka, również jest w opisie. Więc uważnie go obserwujcie, śledźcie, bo lada chwila pojawi się konkurs. Jak widzieliście na wczorajszym vlogmasku, doszły nam dwa kalendarze adwentowe. Takie oto z Milki. Ten jest z Nikoli oraz ten z króliczkami też jest z Nikoli. Także potem jak ona do nas dołączy, to sobie je otworzy. Sama nie będę tego ruszać, bo będzie na mnie zła. Natomiast teraz otworzę sobie wszystkie moje końskie i zobaczymy, co siódemeczka nam dzisiaj przyniesie. Zacznę od tego nowego z Milki. A co? Zaczniemy od kalendarza typowo dla mnie ze słodyczami. I gdzie tu mamy siódemeczkę? Siódemeczkę tu, takie okienko. Co tu będzie za słodycz? Bałwanek. No, no to mamy takiego bałwanka do schrupania. Pod ręką mamy Horse Cookies, także teraz przyszła jego kolej. Gdzie tu mamy siódemeczkę? Tutaj taka choinka. I otwieramy, co nam siódemka przyniesie. Ale dużo dzisiaj, aż 4 kuleczki. Jaki smak? Co my tu mamy? Kokosowe kuleczki, pycha! Tego jeszcze nie było. O, tak się prezentują. Dilusi na pewno zasmakują, na 100%. No to jak smakołyki to Lincoln, ale no, jak wiemy, nic nowego tu nie będzie. Gdzie jest ta siódemka? Gdzie jest ta siódemka? Widzicie gdzieś siódemkę? O, tu. Tu mamy siódemkę. I 4 kuleczki. Dobrze, że chociaż 4, a nie 3. To jest jakiś plus. O. Smaczki dla Lilusi. Przyszła kolejna F-Fola. Ostatnie 2 dni były typowo dla jeźdźca. Zobaczymy, czy dzisiaj będzie coś dla konia, czy również coś dla jeźdźca. I szukam tej siódemki i znowu nie mogę znaleźć. Tu, dobra, mam. Tu mamy siódemeczkę. A wezmę go sobie, położę, to mi się będzie łatwiej otwierać. O. I co my tu mamy w tej siódemeczce? Łe, w drugą stronę, w drugą stronę. Pusto. Nie, jest coś na samym końcu. Coś tu mamy. No i słuchajcie, trzecia rzecz dla jeźdźca, ponieważ to jest masło do ust. Czyli trzeci dzień nie ma nic dla konia, tylko jest dla jeźdźca. Otwórzmy, zobaczmy jak to wygląda. Jest takie wyprofilowane do ust. Wypróbujemy zaraz. Trochę wydusiłam już tego masełka. Nakładamy na usta. O. Fajnie się rozprowadza. Naprawdę. I jak cudownie pachnie. Mhm.
fajne jest. A wiecie, ja w stajni zawsze mam zimą popękane usta, od tego zimna po prostu, wiatru, śniegu, zamiecie, więc na pewno się mi to przyda. I przyszła pora na największego horsebranda. Siódemkę mamy dosyć dużą. Zobaczymy, co dzisiaj kryje. Czy może lepszy prezent niż wczoraj. Ale ciężko dzisiaj to się otwiera. Masakra, dobra. Coś spakowanego. Co to będzie? Nie mogę wyciągnąć. Co to będzie? Wychodzi. Dobra. Co to jest? Szampon dla konia. Ostatnio w Efolu był żel pod prysznic dla mnie, a teraz mamy szampon dla konia. Ale super, no to się zawsze przyda. Szamponów naprawdę nigdy nie za dużo. Tak się prezentuje po wypakowaniu. Butelka jest naprawdę dosyć duża, więc myślę, że starczy na długo. I zadowolona jestem, naprawdę. Nawet bardzo. O, tu ma taki fajny pstryczek. Fajnie się będzie na gąbeczkę wylewać. Także super. A wiecie, jak to cudownie pachnie? Normalnie szok. To jest chyba najładniej pachnący produkt, który do tej pory był w tych kalendarzach. Ale pięknie. Normalnie będę dzisiaj cały czas to wąchać. Mamy już Nikolę i Nikola bierze się za otwieranie dwóch swoich kalendarzy. Dobrze, to zacznijmy od tego z Milki. Okej. I siódemeczka tu jest. Co tu będzie? Cukierek już widzę od boku. Cukierek? Duży cukieras. No taki ładny filtowy. Dobra, to będzie też do schrupania. No i nasz ostatni został dla królików. Siódemeczka. Tutaj, bo ona się trochę wgiotła, jak zabierałam ten kalendarz, ale nic nie. Dobrze, nie było. Dobrze. Otwieraj. Okej, znowu takie same. To już trzeci raz, nie? One są te kółka. Może inne ziółka, ale nie sądzę. No. I mamy podsumowanko. Na pewno lepszy dzień niż wczoraj, ale no, były lepsze moim zdaniem, ale z tego szamponu jestem zadowolona. Naprawdę. Fajny. Halo. Goście. Kto mi tu przyszedł? Dzień dobry. Szpiegi dwa. Słuchajcie, nastąpiła mała zmiana planów. Mamy już godzinę 18 i nie zdążyłam pojechać do Dilki i już nie zdążę do niej pojechać. Mega przedłużyły mi się zajęcia, dodatkowo byłam w pracy i w tej pracy też strasznie długo się przedłużyło. No i niestety, no już do Dilki nie dałam rady podjechać. Wszystkie poniedziałki, tydzień w tydzień, mam mega zajęte i po prostu, no mega. Oczywiście nie mogłam pozwolić, by Dilusia stała po zawodach w boksie, także poprosiłam Sarę od siwego Johnego, aby ją wylążowała i patrzcie, wysłała mi nawet zdjątko, jak Dila się lążuje i dziękuję jej bardzo za pomoc. Dila jest na pewno w superowych rękach. A my teraz z Nikolką bierzemy się za robienie pierniczków! Mamy już idealnie gotowe ciasto, ponieważ 3 dni leżakowało w zimnie i teraz bierzemy się za wykrawanie pierniczków. Mamy bardzo dużo foremek różnych kształtów. Jeszcze gdzieś jest koń. O, właśnie, tu mamy konia. I ja zrobię sobie pełno Dilusi. Mam wycięte 5 dili, takie trochę nieproporcjonalne, bo ta foremka strasznie wąska i trudno się je wyciąga, ale uformujemy każdą dilę
innej pozycji. I to może zrobimy w trakcie skoku. Taka ładnie, o, jak będzie miała nogę. Jak Tila skacze zawsze skacze tak. Skacze na 2 metry. No i ona ma zawsze tak szyję mocno wyciąga w trakcie skoku. To może tak jej zrobimy. O, kurczę. No, prawie. Dobrze. Tą zrobimy może dzielę ujeżdżeniową. Z taką ładnie szyją pozbieraną. I może w kusie. O, tak ładnie idzie. Pozbierana Dila. To może zrobimy galopie. W dzikim galopie. To damy tak mega szyję do przodu. I tak mega nogi przednie do przodu i tylne tak wyrzucone za nią. O. I ona tak mega szybko biegnie. A chociaż to w sumie wygląda jakby skakała. Czekaj, to może tą nogę tak zrobimy. O. To już wygląda jak bieg. Tu zrobimy Dilę w jej ulubionym zajęciu, czyli jak je trawę. Po prostu zrobimy... Jak klęka jeszcze. O, tutaj łeb na dół. Klęka. I nie, je trawę, o. Jej ulubione zajęcie. Tutaj będzie jedno... A tutaj co, ukłon chcesz? Jak Dila no. robi? No to jak ona tu łeb między nogi. Ej, nie, o, wyszła Dila śpiąca, dobra. To jest Dila śpiąca. Pięknie. Nikola teraz robi sobie króliczki, bo to jest wielka fanka królików. I ma taki łeb duży. Ja będę robić różne pozycje uszy. Pierwsza tura już wchodzi do piekarnika. A jeszcze druga blacha. O. I gotowe, pyszne prosto z pieca, pachnące mniam. Jakie wolicie pierniki? Bo my zawsze robimy takie grubsze, o widzicie, i one są takie mięciutkie, takie pulchne, ale niektórzy robią cienkie i są bardziej twarde. To jakie wy lubicie? Dajcie znać koniecznie w komentarzu. Mamy pyszne! Pierwsza tura, takie cieplutkie, po prostu najlepsze. Smakujący? Pychotka. Wszystkie pierniczki gotowe, upieczone. Patrzcie jak dużo. No i teraz to ozdabiać. Trochę czasu zajmie. I tutaj mamy jeszcze takie małe kuleczki z pierników Nikoli, które robiliśmy ze skrawków. No a tu są te konie, które po pieczeniu wyglądają tak. Trochę krzywo. Ale jak się ozdobi, to będą ładne, na pewno. Ozdabiać będziemy jutro lub pojutrze, ponieważ dzisiaj jest już strasznie późno. I już nam się nie chce, ale wszystko zobaczycie w kolejnych vlogmaskach. I to by było na tyle z dzisiejszego dnia. Normalnie to był pierwszy vlogmas bez Dilusi. Smutno. Ale jutro już będzie, jutro już na pewno Dilusia na vlogmasie będzie, także zapraszam. Dzisiaj już jestem bardzo, ale to bardzo zmęczona, więc zaraz idę spać, bo naprawdę... No poniedziałki dla mnie są straszne, więc idę już spać. Wam życzę również dobrej nocy, buziaczki i do zobaczenia jutro!